Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 252 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX 2. Moi drodzy, dzisiaj przyszedł moment na dalszy rozwój fabuły. Jeszcze tak prewencyjnie porozmawiamy z wszystkimi tutaj w bastionie. Zobaczymy, czy jeszcze mogę coś zrobić. Więc profilaktycznie zaczniemy od przespania się przez dwie noce. Jeżeli nikt z moich towarzyszy nie będzie dla mnie nic miał, to najzwyczajniej w świecie będziemy zaczynać... Ciekawe. Będziemy zaczynać prawdopodobnie rozdział drugi. Mówiąc nikt z towarzyszy, mam na myśli przede wszystkim Draba i Nyrę. Drab już nic ode mnie nie chce. Kroni... Nie ma na razie z Kronim żadnych zadań chyba. Jeszcze tak mogę... A, tu mamy technologię niebian jeszcze do zrobienia. Ale wydaje mi się, że Kroniego możemy sobie akurat zostawić. On jest, wiecie, zwykłym robotem. Więc to akurat możemy robić chyba później. No, Nyra też nie ma nic już do powiedzenia. Jeszcze ewentualnie możemy Tialgowi przekazać, że mamy nowego towarzysza. No nie, nawet nie mogę jeszcze. Nie mogę, bo Fox jako tak do nas jeszcze nie dołączył. A na razie, póki Kaja nie chce z nami rozmawiać, no to nie dołączy do nas. Tutaj jest Gardok. To moglibyśmy ogarnąć. Moglibyśmy sobie kupić wyposażenie Morkona. Ale na razie nie mam za bardzo pieniędzy, a nie chcę mi się chwilowo sprzedawać syfu. Więc biegniemy już po prostu do Dokinsa i zobaczymy, co ten ma nam do powiedzenia. Widzę, że Drab się przeniósł troszeczkę w inne miejsce. Jeszcze możemy z Dexem porozmawiać. Jak dorosnę, to chcę być taki jak ty. Cudownie. No i dobra. I wydaje mi się, że nic innego jak Dokins nam teraz nie pozostaje. Nie mam pewności, czy wskoczy nam teraz drugi rozdział, ale coś podejrzewam, że zrobiliśmy tak duży postęp, że jest to bardzo możliwa sprawa. Wiecie co, zróbmy sobie taki stały zapis gdzieś tutaj, przed dołączeniem dalej do fabuły i możemy z nim pogadać. Wytropiłem niebiańskich zwiadowców. Nie wrócą już nawet na tarczy. Tym razem było ich niewielu, ale w przyszłości na pewno oddelegują ich więcej. Zajmiemy się tym, kiedy przyjdzie pora. Wszystko zaczyna się obiecująco. Świetna robota, Charles. Pierwszy etap naszej długiej podróży mamy już za sobą. Szósta siła poczyniła pierwsze kroki, ale wciąż czeka nas najcięższa praca. Jestem pod wrażeniem, Jax. Wiedziałem, że dasz sobie radę, ale twoja skuteczność robi wrażenie. To dlatego ty, hybryda, zawsze posyłał mnie na najtrudniejsze misje, tak? Zgadza się. Jak widać, mimo upływu lat, nie wyszedłeś z wprawy. I bardzo dobrze. Twoje umiejętności będą nam bardzo potrzebne. Przede mną jeszcze długa droga. Tyle trudnych sytuacji. Inni planują narzucić przyszłość mojej rodzinie i mnie. Znów mam jednak porządną broń i czuję się gotów na spotkanie z kolejną przeszkodą. Szósta siła jest już w grze i wkrótce da się poznać jako poważny kandydat w walce o Magalana. A czy mi się to podoba, czy nie, stałem się jej częścią. Nie wiadomo zbyt wiele, jednak nadchodzące dni pokażą, jaką rolę odegram w wojnie przeciwko najeźdźcom. Do tego czasu kosmiczna flora niebian rozprzestrzeni się na coraz większym obszarze. Ani się obejrzymy, a znajdziemy się w obcym świecie pełnym stworzeń, które albo nas zmienią, albo zniszczą. Moja infekcja, mroczny Elex, powoli bierze górę. Zaczynam odczuwać pierwsze skutki choroby. Muszę niebawem wrócić do zdrowia, inaczej nawet nie doczekam pierwszych prawdziwych walk.
No i tak jak myślałam, rozdział drugi. Mówić o twojej infekcji. Badając mroczny Eleks, dokonałem niepokojącego odkrycia. Teraz jestem już pewien, że bez odpowiedniej kuracji ostatecznie przeobrazisz się w niebianina. O kurczę, to nie brzmi dobrze. Żadna to pociecha, czyli jedyne co mogę zrobić to czekać. Minęło mnóstwo czasu. O Boże, no nie, no dobra. Czyli jedyne co mogę zrobić to czekać na to z założonymi rękami? Naprawdę nic innego nie wymyśliłeś? Jeśli sobie życzysz, zaaplikuję ci środki przeciwbólowe. Ale raczej to kiepski pomysł. Wtedy wystarczy chwila nieuwagi i zaraza rozłoży cię całkowicie. Wolimy unikać takiego ryzyka. Świetnie. Opracowałem metodę ekstrakcji poszczególnych fragmentów DNA z zakażonych obiektów. Potrzebuję więc jak najwięcej zainfekowanych istot, aby przeprowadzić dalsze pomiary. Właśnie na tym należałoby się teraz skoncentrować. A co ze mną? Przecież choruję. Moje DNA nie pomoże? Chodzi o próbki pobrane ze stworzeń, które już zmutowały. Co więcej, byle jaki niebianit do niczego mi się nie przyda. Rozmawiamy o okazach termoaktywnych. Upoluj je i skorzystaj z rzeczonej metody, by pozyskać z nich materiał genetyczny. Jakieś wieści z frontu inwazji niebian? Na razie panuje względny spokój. Pewnie przygotowują się do poważniejszych manewrów. Na ten moment bardziej martwią mnie Morkoni. Prawie już o nich zapomniałem. Są nieprzewidywalni i stanowią ogromne ryzyko w naszej wojnie z niebianami. Zwłaszcza ich patriarcha, Wiktor. On jest najniebezpieczniejszy z nich wszystkich. Powinieneś z nim porozmawiać. Spróbujcie dojść do porozumienia. Trudno wyobrazić sobie teraz coś gorszego od ich nieprzewidzianego ataku. Czy chcesz mi donieść o czymś jeszcze? Otrzymałem raporty od naszych północno-zachodnich sąsiadów. Wygląda na to, że klerycy stracili kontrolę nad własnymi oddziałami. Ajajaj. Ajajaj, w sumie widzieliśmy, że klerycy mają jakiś problem. Nawet jeden prototyp zaatakował nas, jak żeśmy byli w zamku. Czy one są w bastionie? Ich siedziba zostanie wkrótce zaatakowana przez grupę wadliwie działających robotów. Postaraj się je powstrzymać, zanim obrócą zamek kleryków z Terteglusu. Porozmawiaj z Tialgiem o naszych działaniach obronnych. Przed nami jeszcze długa droga, zanim odpowiednio się przygotujemy. Dobra, zagrożenie dla szóstej siły. Co, jeśli nie nawiążę porozumienia z patriarchą Wiktorem? No cóż, postaraj się za wszelką cenę, by do tego nie doszło. Próbki materiału genetycznego termoaktywnych niebianidów? Skąd ja mam wiedzieć, co to w ogóle znaczy? Sprawa niewątpliwie wydaje się skomplikowana. Ale w gruncie rzeczy jest całkiem prosta. Chodzi tylko o replikację komórek. O to, jak trwale i czynnie przekształcają się zakażone jednostki. Najlepszych danych do badań dostarczą mi obiekty, których transformacja przebiegła szybko i sprawnie. Pomogłoby mi to zaoszczędzić wiele czasu w trakcie analizy mrocznego Eleksu. A tego przecież nigdy za wiele. Wystarczą nawet fragmenty skóry, łusek czy ekskrementów, pod warunkiem, że będą pochodzić z wysoce termoaktywnego źródła.
Przesłałem już stosowne informacje na twój adiutor. Wskażę ci obszary najprawdopodobniej zaludnione przez potrzebne okazy. Właśnie tam skieruj się na poszukiwania. Ciekawe, czy Kaja zdążyła się uspokoić. Mroczny Eleks dostatecznie przyprawia nas o ból głowy. Może Kaja będzie w stanie pomóc. Odwiedzę ją. Dobra, służba, nie drużba. Co tam za łza? Przerażająca refleksja, nie potrzebuję cię już, no na razie. Wróć, kiedy zbierzesz pierwsze fragmenty DNA. Dobra, no widzę, że mamy dużo rzeczy do zrobienia. Zająć, tym wcześniej przedstawię ci wyniki badań. Hej, słuchaj, potrzebuję twojej pomocy. Czyżby? A to ci niespodzianka. Co się stało? Tylko nie rób wielkiego halo, dobra? Oczywiście. Zastanawiałem się nad tym, co mówiłeś o księciu. I? Cóż, trochę trudno mi to pojąć. Gdybym nie pracował dla Baxtera tyle lat, to pomyślałbym, że... Że celowo cię zwodzi? Ciszej, takie słowa uchodzą za zdradę. Jako pani to odpowiadam bezpośrednio przed księciem Ateris. No dobra. A, rozumiem. Twoja posada przynosi ci pewne korzyści. Ale jak to ma się do mnie? Muszę złożyć księciu miesięczny raport. Tak jak każdy, kto mu służy. W każdym razie czas, bym przedstawił mu ten raport. Może być ciekawie. Prawdziwy z ciebie kutas, wiesz? Nagadałeś mi, że Baxter leci ze mną w chuja, dlatego pójdziesz ze mną. Chcesz, bym bronił cię przed księciem? Jeśli rzeczywiście pragnie się mnie pozbyć, to przynajmniej i tobie się oberwie. A co, jeżeli odmówię? Wtedy zaciągnę cię tam siłą, Łajzo. Dobra, no, Zouza na razie i tak nie będę nic z nią robić, więc... Możemy udać się w sumie z Drabem, jak już do mnie zagadał, to w sumie zróbmy to. Dobra, podtrzymam cię za rączkę, jeśli Baxter będzie krzyczał. Drwisz sobie ze mnie? Serio? Dobrze wiem, na ile ustępstw poszedłeś przez ten bajzel w bastionie. Gadaj zdrów. Sam pewnie nie do końca wierzysz w tę całą szóstą siłę. Nie pojmujesz, jak bardzo się mylisz. Odpuść sobie, co? Im szybciej skończymy, tym lepiej. Zbieraj się i ruszaj do krateru. Daj mi znać, jak będziesz gotowy. Dobra, to chodź ze mną. Chodź ze mną. Tak, jasne. Drab do mnie dołącza, a my ruszamy. Matko Boska, misje główne, jest ich dużo. Kaja, miesięczny raport dla księcia. No, oznaczamy to po pierwsze, po drugie ruszamy do krateru. No, znowu wysyp zadań. W sumie podoba mi się, bo... Co, jeśli Baxter zamierzał ukatrupić tylko mnie? Świetnie znasz odpowiedź na to pytanie. No, coś mi nie pasuje tutaj, no ale nie mamy wyjścia. Fajnie, że wreszcie się odblokowały postaci i zadania z nimi. Tak coś czułam, że będziemy musieli wejść w nowy rozdział, żeby to zrobić. W sumie jest to plusem, bo wiecie, jak nie możemy czegoś ruszyć już, to oznacza, że właśnie trzeba wejść w nowy rozdział i wtedy prawdopodobnie wszystko się odblokowuje. Dlatego z jednej strony lubię Eleksa, bo on nam to bardzo łatwo, wiecie, przekazuje do wiadomości, że musimy coś zrobić. Komitet powitalny. Jeśli chcesz dostać wpierdol, możemy to powtórzyć. Nie, nie trzeba. To lepiej się zamknij. No dobra, jesteśmy u Baxtera. No proszę, proszę. Toż to mój ulubiony zjebany duet. Tempa dzida i chodzący niedojeb. Chcę złożyć miesięczny raport. Dobry piesek. No to co mi teraz powiesz? Rozumiem, że spisałeś się lepiej, niż śmiałbym oczekiwać. Przestań błaznować, Baxter. Jak dobrze wiesz, w przypadku ostatnich zadań byłem skazany na porażkę. W rzeczy samej. Porażki ostatnio się za tobą ciągną. Tylko powiedz, co my z tym zrobimy? Czyżby brakowało ci odpowiedniego
Towarzyszyłem mu podczas tych misji. Jak to, kurwa, mu towarzyszyłeś? Pokiego chuja? Po prostu się przyłączyłem. Drab mówi prawdę. Prosiłeś go o niemożliwe. Tak sądzisz? A dlaczego powinno obchodzić mnie twoje zdanie, obszczany fajfusie? Drab miał cię pilnować, a nie się z tobą układać i mnie wkurwiać. To już kolejny minus na twoim koncie, Drab. Zły pies. Owszem, Drab to matoł, ale jest ci lojalny. To się nigdy nie zmieniło. Zapamiętam to sobie. No dobra, Drab. Oto jak możesz odpokutować. Dam ci ostatnie zadanie. Ale jeśli coś spierdolisz... Kumam. O co chodzi? Gadałem z jednym kanciarzem, który dałby ponoć radę ulepszyć nasze dopalacze. Jak? Tego nie wiem. Potrzebne mu próbki od tych paskudnych skurwieli z mrocznych wież. Każesz Drabowi zbierać mroczny eleks, by ktoś upichcił z niego dopalacze? A ty co, jebane echo? To właśnie powiedziałem. Co to za kanciarz? O, profesjonalista. Nikt w życiu nie sprzedał mi tak dobrych lewych piguł. A teraz zamknij się, zanim pomoże ci w tym moja pięść. O nie, wykluczone. Czyżbym ogłuchł? Chyba słyszałem, jak mi odmawiasz. Pewnie się jednak przesłyszałem. Widziałem, jak to mroczne gówno działa na ludzi. Walczyć z nimi to jedno, ale wytrzepywać z nich ten szajs... Nie, nie zgadzam się. A już myślałem, że podróżując z tym dupkiem, wreszcie wyhodujesz sobie jakieś jaja. Albo chociaż jedno. To nie jest najlepszy moment, by zacząć mi się sprzeciwiać, Drab. Ostrzegam cię. Gadaj, co chcesz. Nie pójdę dla ciebie po to mroczne gówno. Poślij kogoś innego. Oj, Drabku. Biedny, durny, pieprzony Drabku. Co ja z tobą pocznę? Słuchaj. Czy ja przypadkiem nie kazałem ci trzymać gęby na kłódkę? Dość tego, Drab. Degraduję cię. Koniec z zadaniami dla wybrańców. Od dziś będziesz moją dziwką. Chłopcem na posyłki, który wykona za innych najgorszą robotę. Co, kurwa? Przez lata harowałem dla ciebie jak wół, Baxter. Dobrze o tym wiesz. I tylko dlatego twoje truchło nie wylądowało jeszcze w ścieku. Zamknij się i wysil słuch. Planuję dużą robotę. Zajmie się tym twoja stara szajka pustynnych diabłów. Jak pamiętasz, w tej chwili są rozsiani po różnych dziurach. Ale już otrzymali informacje, jakie czeka ich zadanie. Musiałem tylko dopiąć kilka spraw, ale czas, by twoi starzy kumple pokazali, na co ich stać. Idź i wywęż, gdzie się zaszyli. Jak ich znajdziesz, przekaż im hasło. Będą wiedzieć, co robić. Jak brzmi hasło? Ciele jest gotowe na rzeź. Dasz radę to zapamiętać, baranie? Tak, oczywiście. To wszystko? Owszem. Tylko tego nie spierdol. Rozumiesz? Dobra. A teraz zejdźcie mi, kurwa, z oczu, wy bezużyteczni debile. Obowiązki czekają. Mogło być gorzej. Pustynne diabły? Tak nazywała się moja stara bandycka ekipa. Powiadam ci, swego czasu trzęśliśmy całym towarem. Tworzyliśmy całkiem zgraną paczkę. Kradliśmy, co popadło, a kiedy nadchodziła pora, staliśmy za sobą murem. W tamtym okresie Baxter rządził jeszcze fortem w towarze. No dobra, czyli stare, dobre czasy. Stare, dobre czasy. Tak, jeśli chodzi o ekipę, w końcu nasze drogi się rozeszły. Takie życie. W porządku. Co teraz? Słyszałeś, Baxtera. Muszę odszukać starych kumpli i dostarczyć im wiadomość.
Znasz księcia nie od dziś. Jaki interes może mieć do pustynnych diabłów? Nie wiem, ale to bez wątpienia coś dużego. Pewnie zasadzka na konwój albo coś w tym stylu. Zresztą co mnie to? Kazał mi ich tylko namierzyć. Cała reszta to już nie moja broszka. Jak któregoś znajdę, pójdziesz ze mną. Czyżby? Ciągle jestem twoją niańką. Póki Baxter nie zmieni zdania, będziesz robił, co mówię. No dobra, czyli na razie nic dla mnie nie masz, rozumiem. Także, wiesz co, Drap, nie potrzebuję cię na razie. Korzystając z okazji, udamy się do fortu. Bo we forcie teraz już możemy porozmawiać sobie z Kają. Także skorzystamy z okazji. Nie wiem, czy ona jest dalej tutaj, czy już wróciła tak naprawdę. Dobra, dalej tutaj jest, okej. Tylko teraz tak, żeby nie zejść sobie w głupi sposób i nie rozwalić sobie twarzy, to przejdziemy się tędy. Czyli tak, jak powinnam od dawna chodzić. I zobaczymy, co Kaja ma nam do powiedzenia. Przy okazji uda nam się prawdopodobnie zwerbować Foxa, także akurat z tego się bardzo cieszę. No i zobaczymy, co dalej. Trochę się gubię, jak tutaj iść, ale chyba tędy będzie dobrze. Ojeju. W sumie fajnie drugi rozdział. Jak na razie całkiem dobrze się zapowiada. Sporo zadań głównych, ale z tego, co widziałam, takich jedno, wiecie, zadaniowych tak jakby. Cześć, Kaja. Jak leci? Ledwo wróciłam do obowiązków w wyroczni, a już mi to działa na nerwy. Zawsze wesoło. Świetnie cię rozumiem. Chyba czas skupić się na ważniejszych sprawach. Mam coś w sam raz dla ciebie. Mroczny Eleks Niebian. Ciągle jedynie snujemy na jego temat domysły. A skoro uchodzisz za ekspertkę od Eleksu, to może rzucisz okiem na to fioletowe coś. Szczerze mówiąc, chodziło mi to po głowie. Ustaliłam nawet, od czego zacząć, ale... przyda mi się twoja pomoc. Jasna sprawa. Niebianidy martwią berserków bardziej niż innych. Przypominają poniekąd mutanty Albów. Też są niewolnikami Eleksu i je także ta substancja całkowicie przeobraziła. Ale czym się charakteryzuje? Jak działa? Czemu tak szybko się rozprzestrzenia? Czy podobnie jak niebieski Eleks, z którym tak długo żyliśmy, posiada zbiorczą świadomość? Znajdziesz jakieś lekarstwo na zakażenie mrocznym Eleksem? Nie wiem, co odkryję, póki mi się to nie uda. Bez wątpienia nie zaszkodzi spróbować. Trudno stwierdzić, kiedy badania Dawkinsa przyniosą jakieś rezultaty. No, możemy zagadać o Foxa. Wiesz coś na temat wojownika o imieniu Fox? Tak jakby co nieco o nim słyszałam. Ktoś taki przydałby się w naszych szeregach. Przynajmniej jeśli chodzi o zdolności bojowe. Co do reszty, trudno orzec. O ile się nie mylę, raczej niełatwo go zdyscyplinować. Tak, to prawda. Mogę ci coś doradzić? Kieruj się instynktem. Widziałeś naszych sojuszników, prawda? Wątpię, by to on stwarzał największe problemy. Ponoć popadał w forcie w kłopoty z przełożonymi. Poradzę sobie z nim. Ty uświadom go tylko, że jeżeli chce z nami zostać, to musi walczyć w naszej sprawie. Tak, zrobię. Dzięki. Do usług. Znasz prawdziwe imię Foxa? Obawiam się, że nie jesteśmy ze sobą tak blisko. Gdzie podejmiemy poszukiwania? Łączy mnie z Eleksem i Maną swoista więź. Potrafię wyczuć ich właściwości, a nawet się z nimi komunikować. Rozgryźliśmy już, że jedno bez drugiego nie zaistnieje. Tyle, że fioletowy Eleks jest inny. Może się nie tylko replikować, lecz także przenosić. Niełatwo będzie go odizolować i przeanalizować bez ryzyka infekcji. To nasze jedyne rozwiązanie.
Przede wszystkim potrzebuję próbki w najczystszej postaci. Badania nad mechanizmem działania wymagają, by była aktywna i nieuszkodzona. I najlepiej wrastała w żywy organizm. Chyba się domyślam, do czego zmierzasz. Niestety, muszę dostać świeżo przeobrażone niebianidy. Większość atakujących nas bestii przeszła przemianę wiele tygodni wcześniej. Te niebianidy powinny zmutować stosunkowo niedawno. Kilka godzin temu jeden z naszych zwiadowców widział młode stado mniejszych niebianidów na południe od fortu. Powstały chyba z watahy rogatych wilków. Należy je jak najszybciej wytropić, więc ruszymy, kiedy tylko dasz mi znać. To co, może byśmy w sumie spróbowali? Złóżmy tym niebianitkom wizytę. Świetnie. W drogę. To będą to takie podstawowe niebianidy malutkie, więc raczej nie powinno być z nimi problemów. Właśnie tam zwiadowcy zauważyli bestie. Mam nadzieję, że rzeczywiście są małe. Zaraz się przekonamy. No nie wydają się jakieś... Kurwa. Co to wszystko? Kocham cię, Jax, za ten tekst. Nie, no dobra. Młody szperacz, tak? Czy tam szperlacz? Nie wiem, jak bardzo mogą mi zrobić krzywdę. Dobra, trochę mnie leją jednak. Pójdź przodem. Ja będę zabezpieczać tyły. No, widzę, Kaja, jak zabezpieczasz tyły. Okej. Ale widzę, że nie ma z nimi jakiegoś takiego problemu, jakbym myślała. W sumie powiedziałabym, że całkiem przyjemnie się nawet z nimi walczy. Tylko ważne, żeby nie wbiegać w jakąś większą grupę, bo się to może dla nas po prostu źle skończyć. Ej, paskudo, bo tu biegałaś gdzieś, no właśnie. Wow! Wpadłam gdzieś do dziury. Dobra. Fajnie było, jakby tu przybiegł, bo nie chcę, wiecie... O mój Boże, ale dostałam. Nie chcę większej grupy przywoływać, bo to może być złudne. Ała! Dobra. Trochę mi robią jakieś tam, wiecie, krzywdę. Zauważyłam, że w sumie robienie tych takich mocnych ataków się nie sprawdza tak fajnie, jakbym chciała. O mój Boże, tam jest ten cyklop. Znaczy się mutant po prostu. Dobra, tu jest już martwy. Co? Zarażony bażant? Wow! Okej. Okay. Cudownie. Dobra, chodź. Może go przewrócę, co? Dobra. W sumie możemy też go z jetpacka atakować. Ja sobie zapominam czasami o tym. I tu chyba będziemy mieli też złoże mrocznego Eleksu, coś tak czuję. Możliwe do zdobycia. Kto wie? Otrzymaliśmy nowe rozkazy z samej góry. Bariery nie zdołają dłużej zatrzymać tłumów. Jeśli sytuacja jeszcze się pogorszy, to mamy zezwolenie na użycie broni. A spróbujmy go z góry zaatakować. No chodź. O kurde. Nie wiem, jakim cudem mnie dotknął niby. O Jezu. Trochę nie miał prawa tego zrobić. Trochę to takie dziwaczne. Gdzie jesteś?
Tu jesteś. Odważnie. Może i są młode, ale nie mniej niebezpieczne. Poza tym pewnie roznoszą zakażenie. Zapewne wystarczy, jeśli przyjrzę się miejscu, w którym doszło do transformacji. Na pewno spędziły tam przynajmniej kilka godzin. Zaprowadź mnie jak najbliżej, to rozpocznę badania. No dobra, to poczekaj sekundę. Ja tak jak myślałam, to będzie tutaj. Lepiej, abyś dał mi chwilę. Żeby zrozumieć, co tu zaszło, muszę się skoncentrować. No dobra, czyli standardzik. Zwykły szczurek to może sobie tutaj być. Chyba nawet wiem, gdzie my jesteśmy na mapie. Tak. Okej, w porządku. W sumie poszło nam całkiem nieźle. Kaja się skupia. Trochę jej to zajmie. Nie wiem, czy pamiętacie, jeżeli oglądaliście serię z Alexa 1, ale ona właśnie miała umiejętności komunikacji z Alexem. Tak myślałam. Wyczuwam mroczny Alex. Jest dosłownie wszędzie. Przemienił te bestie bardzo niedawno. Co jeszcze zdołałaś ustalić? Transformacja jest niezwykle bolesna. Powietrze wciąż drga od jęków tych stworzeń. Nie miały szans się temu oprzeć. Zmutowały w zaledwie kilka godzin od zakażenia. I w związku z tym... Kiedy zainfekowane zostanie zwierzę tej wielkości, to tylko kwestia godzin, może dni, zanim się przeistoczy. Co to oznacza dla zakażonego człowieka? Trudno powiedzieć. Nie dysponujemy żadnym osobnikiem do badań. Z jakiegoś powodu twój przypadek stanowi wyjątek od reguły. Dlatego nie powinniśmy wyciągać wniosków na podstawie twoich doświadczeń. W porządku. Co teraz? Nic więcej się tu nie dowiem. Potrzebuję większych okazów. Każę moim ludziom obserwować niebianidy. Dam ci znać, jak tylko doniosą mi o nowych transformacjach. Musimy dotrzeć do sedna tej sprawy. No widzisz, właśnie tak Kaję pokochałam. Szkoda teraz czasu na takie głupoty, więc proszę cię, przestań. Jezu, jakaś ty jest, ja nie wiem. Rozmawiałaś o Foxie ze swoimi ludźmi w forcie? Tak, ale nikt nie chce brać za niego odpowiedzialności. Wygląda na to, że uchyla się od pracy. Chociaż to dziwne, że żaden z naszych patroli go nie znalazł i nie przypomniał mu o jego obowiązkach. Fox musi cieszyć się specjalnymi względami naczelników, bo robi, co mu się podoba. To wszystko, co wiem. I szczerze mówiąc, nie mam czasu się tym zajmować. Mam ważniejsze sprawy do załatwienia. Rozumiem. Dzięki. Proszę bardzo. Dobra, idź sobie już. My chyba wracamy do bastionu. Nie wiem, czy Fox już jest u nas, ale prawdopodobnie jeszcze Nyra będzie miała jakieś zadanie nowe dla nas i może znajdziemy też tu Foxa. W sumie to nie zdziwiłabym się, żeby tutaj już chodził i był, ale to się zaraz okaże. Jak na razie go jeszcze nie widziałam. Ale w sumie zadanie reprymenda to żeśmy zrobili. Jest Nyra. Słuchaj, mam do ciebie kolejną prośbę. Chciałabym się przyjrzeć strategicznym planom berserków. Wcale mnie to nie dziwi. Ty wiesz może, gdzie je znajdziemy? Gdzieś w okolicy fortu w Tawarze kręci się grupa berserków. Powinniśmy rzucić na to okiem. Dobra. Wiesz co, to jeszcze poczekaj chwilę. Jax, musimy porozmawiać. Azota imoteka almoso insolesta. Do diabła! Nie teraz! Jesteś nam potrzebny. Co się dzieje? Złe wieści. Do bastionu zbliża się horda niebianickich zwiadowców. Że co? Musimy natychmiast się nimi zająć, albo nas zaleją.
Cholera! Nadciągają! Ja pierdzielę, chciałam odcinek kończyć. Co tu się dzieje? Naprawdę? Ja pierdzielę. No to powodzenia. Jezus kochany. To było dość. Wow. Szpiegujący. Co? Dobra, nie jesteście wcale aż tak twarde. Jest całkiem nieźle. Dobra, róbmy zapisy tam, nie wiem, na stałe w miarę. Na szczęście nie są jacyś twardzi bardzo. To nie zmienia jednak faktu, że się dzieje coś złego tu. Pięknie. Oprócz tego, że Jack zaczął gadać głupoty, to jeszcze mamy towarzystwo. O, jesteście dosyć silne, wykolejeńce. Może jakiś unik? Siup. Dobra, od razu może będę zbierać, bo potem nie będę ich widziała. Witam. Może tego... wolałabym... Chociaż jego może też trucizna wykończyć. Dobra. Siup. Dobra, trucizna mu dała popalić. No nie ma tragedii, powiem szczerze. Chociaż nie chciałabym dostać. Chociaż to w sumie tak jak Chimera jest, nie? Dosłownie. Dobra, tu jeszcze wykolejeniec jakiś padł. O, cześć! Nie zauważyłam cię w ogóle. Weźmy go może. Okej. Okay. Jeszcze te bronie ich może byśmy... Co tu się dzieje w ogóle? Okej, okay, za oszołomienie. Jest ich jeszcze tutaj trochę na ziemi. Ta bestia szuka kłopotu. O mój Boże, dobra. Ale w sumie... Nie miałam jakichś dużych problemów z nimi. Jeszcze jeden został tutaj. O, już się osłaniasz. No bez jaj. Naprawdę? Dobra, musimy sięgnąć po coś innego. Bo on się nam chyba nie odbaguje. Zaraz zobaczymy. No. I jeszcze niebianit. I Tialg jest nie wiadomo gdzie. Jeszcze te bronie gdzieś powinny tutaj leżeć. Tialg chyba jest na górze. Albo i nie. O, witam, jesteś. Namierzyłem jednego z diabłów. Drab, naprawdę. Serio? Tak szybko? Poszło jak po maśle. Ponoć kręci się gdzieś po tawarskim lesie. Trudno się pozbyć starych nawyków. Mirko tak naprawdę nigdy nie opuścił Tawaru. Powiedz, co to za gość? Leniwy chuje, który w życiu wolał iść na łatwiznę.
Nigdy szczególnie nie przepadał za ludźmi. Taki tam kłamliwy gnój. Mówiliśmy na niego Schachermacher. Brzmi zachęcająco. Co myślisz? Chcesz z nim pogadać? Słuchaj, nie wiem, czy już do tego przywykłeś, ale... Tak, muszę coś zaradzić na te zamroczenia. Zajmę się tym, jak tylko będę miał czas. Dobra, na razie nie. Na razie Tjalk. Kurwa! Niewiele brakowało. Tak to zatem jest. Co za upokorzenie. Naprawdę nie zdajesz sobie sprawy. Zostać zdradzonym i wypędzonym przez swoich ludzi to dopiero upokorzenie. Że co? Ach, no tak. Faktycznie, to jest dopiero upokorzenie. Musiał być dla ciebie ciężki okres. Powiedzmy. Zostać ofiarą napadu we własnym domu. Dzięki niech będą gwiazdom. Bestie nie zdołają przekazać wieści swym panom. Inaczej zwaliłby nam się na głowę cały garnizon niebian. To na pewno wykluczone? Cóż, wszyscy nie żyją. Zaczynam sądzić, że potrafią o wiele więcej niż podejrzewamy. Może posługują się telepatią? Dosyć. Myślmy pozytywnie, dobrze? Jak poprawimy swoją sytuację? Dobra, tyle ludzi już wystarczy. Zaiste. Ciekawy oddział. Co dalej? Muszę sprawdzić sprzęt. Zapasy. Wtedy dowiem się, na czym stoimy. Jak znów będę potrzebował twojej pomocy, dam znać. Dziękuję. Dobra, Tjalk. Zmóc wysiłki. Coś takiego nie powinno się więcej powtórzyć. Cudownie. Widzę, że Garduk przyszedł odbudować mury. No dobra, ja nie wiem w sumie, czy mamy w ogóle Foxa u siebie, czy niekoniecznie. Chyba niezbyt. Nie widziałam go nigdzie. Moi drodzy, wydaje mi się, że będziemy kończyć odcinek. Trochę było gorąco teraz na końcówce. Tak, jeszcze tylko się przechodzę i patrzę, czy mamy Foxa, i widzę, że go mamy. Rozmawiałem z Kają. Zajmij się twoim kłopotem w forcie. Do tego czasu będziesz musiał jednak zostać z nami w bastionie. Cóż, dla mnie bomba. Odpocznę sobie, popatrzę, co się dzieje. To na pewno lepsze niż fucha ciecia w forcie. Jeszcze nie zdążyłem nacieszyć się wolnością. Nach! Tyle mam do zrobienia. Na przykład co? Jakby ci to... Powiedzmy, że kilka spraw wymknęło mi się z moich delikatnych rączek. To nic poważnego. Cóż, tylko parę przekrętów, w które być może zostałem trochę wmieszany. No cudownie. Dobra, na razie z Foxem nie będę rozmawiać, bo prawda jest taka, że musimy trochę więcej czasu na to poświęcić. I co? I na razie sobie zakończymy. Jak widzicie, dziennik szaleje od ilości zadań, chociaż tych tutaj za dużo nie ma. Szczątki wroga. Termoaktywne fragmenty DNA. Gromada komórek niebianidów. A gdzież to jest? Aha, dobra, rozsiane to jest po mapie. Dobra, więc trzeba będzie szukać. Szał maszyn, niekontrolowane roboty bojowe i bez litości. Myślę, że bez litości to sobie zaczniemy od tego, bo wiadomo, należymy do Morkonów, więc może uda nam się z Wiktorem dogadać. Tak czy inaczej, moi drodzy, dziękuję wam jak na razie bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał. Trzymajcie się i cześć!